jednak tego typu rośliny wpływają również na ten czynnik społeczno-ekonomiczny negatywnie. Panie pośle, jak już jesteśmy przy kwestii GMO, no to dla niektórych takim rozwiązaniem jest rolnictwo ekologiczne. Pan w tej kwestii również no, dość mocno się zajmuje tą kwestią. Chociaż trzeba też powiedzieć, że to nie trzeba aż specjalnie rolnictwa ekologicznego. Wystarczy zrównoważone, normalne rolnictwo, ale jeśli chodzi o to ekologiczne, panie pośle, taki podstawowy problem. Mieszkańcy, którzy chcą kupić żywność ekologiczną, niestety muszą za nią, moim zdaniem, zbyt wiele zapłacić. To jest coś nie tak. Gdzie ta żywność jest wytwarzana, czy ona jest eksportowana, że tak mało jest na naszym rynku? Jak to jest? Powiem, że polscy rolnicy produkują zdrową, dobrą żywność i właśnie GMO jest taką zagładą dla dobrej, zdrowej żywności, a przede wszystkim dla rolnictwa ekologicznego, dla żywności ekologicznej. Otóż niedopuszczalną rzeczą jest, i to jest w ustawie zapisane, żeby uprawy ekologiczne były z uprawami GMO. Na szczęście na terenie Polski nie ma upraw genetycznie modyfikowanych i oby ich wcale nie było. No tutaj ja propaganda była, że... Tak, była taka, ale nie mamy i oby ich nie było. Ja przypomnę, że na terenie Polski mamy około 21 tysięcy gospodarstw ekologicznych, dobrych gospodarstw. To jest ponad 520 tysięcy hektarów upraw ekologicznych, w tym około 46% to łąki i pastwiska, 21% to zboża i około 16% to sady, pozostałe uprawy to jarzyny, warzywa. I tutaj to rolnictwo ekologiczne dobrze się rozwija. Dobrze się rozwija w Polsce, przybywa gospodarstw ekologicznych, przybywa produktów ekologicznych, przybywa sklepów ekologicznych i tutaj musimy zrobić wszystko, żeby tego GMO nie było. Jeśli miasto nie ruszy na wieś po te produkty, no to tak powiem, nie obronimy się przed tym. To znaczy, jest trochę inaczej. Otóż te produkty ekologiczne są poszukiwane. Ja rozmawiałem z wieloma rolnikami ekologicznymi. Jestem w stałym kontakcie z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego, z panem prezesem Marianem Wójtowiczem, który oprócz tego, że doradza rolnikom ekologicznym i cała izba, to prowadzi taką edukacyjną działalność na terenie województwa i w poszczególnych szkołach. Są różnego rodzaju spotkania, konferencje. Tam uświadamiają sobie ci ludzie, młodzi ludzie, jak ważną rzeczą jest spożywanie dobrej, zdrowej żywności. Dziękuję. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Kto z nami jest i skąd? Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mieczysław Bełchatów. Teraz i zawsze. Prosimy, panie Mieczysławie. Więc bardzo dziękuję panu redaktorowi i panom w studiu za taki temat. Prawda, ja odnośnie tego, no, roślin modyfikowanych, nasi się tłumaczą rządzący, że Unia im każe. Ja przypomnę jeszcze, jak pan eurodeputowany Wojciechowski mówił, że przegłosowali w Unii Europejskiej, że kraje, które zechcą, mogą to wprowadzić, a nie ma żadnego obowiązku. Prawda? Druga sprawa to chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie zakazów. Ja uważam, że na przykład na granicy jest mała kontrol tych materiałów, prawda? Bo teraz niedawno słyszałem, że ktoś tam w telewizji, że ktoś proponował nasiona modyfikowane i rolnik się zapytał, jakie chce, czy modyfikowane, czy takie. Więc w związku z tym nie ma kontroli i po prostu uprawiają tą roślinność i można przywozić za granicę. Otworzyliśmy, panie Mieczysławie, granicę, więc tutaj tak wygląda jeszcze, ta kontrola, że każdy może to sobie w bagażniku odnośnie przewieźć. Jeszcze, na przykład tutaj było mówione, odnośnie ten oprysków, ten zwany Roundup chyba. Ja kiedyś słyszałem, że pytali się rolnika, czy używa takich środków. To on powiedział, że kilka tysięcy litrów tego używa, więc to jest też bardzo szkodliwe. Na Zachodzie jest zakazane, a u nas, prawda... Znaczy, zakazane, to nie byłbym taki pewny, panie Mieczysławie. No takie było powiedzenie. Proszę pana, jeszcze druga sprawa, to ja chciałem powiedzieć taką sprawę, że panowie bardzo ładnie mówicie, tylko chodzi mi o to, że chyba mało ludzi na wsi słucha tej audycji, więc ja bym przy okazji prosił właśnie sołtysów odnośnie teraz tej telewizji Trwam,
tych podpisów, że chociaż ci, co spotykają się tam w tym Licheniu i nie tylko, żeby oni po prostu zainteresowali się tym, żeby porobili te listy i żeby jak najwięcej było tych podpisów i dzięki temu wieś będzie mogła korzystać właśnie z tej telewizji. No to dziękuję bardzo. Panie Mieczysławie, dziękuję uprzejmie i w tym momencie pozwolę sobie odczytać również list, który został skierowany do pana Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przez naszego poprzedniego gościa w tym studio, pana Józefa Juszkiewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Samoobrona Województwa Wielkopolskiego. Otóż pan przewodniczący takiej treści wystosował pismo do Krajowej Rady. Realizując uchwałę Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, wnoszę o przyznanie miejsca dla stacji telewizji Trwam na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, będącej nośnikiem sygnałów nowej technologii transmisyjnej. Przyznane dotychczas miejsce na tym nośniku dla innych stacji z pominięciem telewizji Trwam traktujemy jako dyskryminację naszych członków, w większości katolików, a przecież jesteśmy równoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisał pan Józef Juszkiewicz, przewodniczący Solidarności, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Wielkopolski. Cały zarząd za tym jest. Dziękujemy serdecznie za to poparcie. No i w tym momencie również taki stryczek dla tych, którzy w poprzednim programie obiecali, że też chcą się takie pisma wysyłać. Jak dotychczas nie ma tych pism, więc tutaj proszę też pamiętać o tym. Panowie, kolejna ważna kwestia, jeśli chodzi o GMO, no to naciski administracji amerykańskiej na polskich i nie tylko polskich polityków, samorządowców, działaczy, osób opiniotwórczych, aby ulegli dla GMO, a jak gdyby u źródeł tego problemu jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych i administracja Stanów Zjednoczonych najzwyczajniej w świecie promuje firmy biotechnologiczne amerykańskie. No to można powiedzieć, no dobrze, że ten jakoś tak tutaj pomagają gospodarce amerykańskiej, no ale nie wyobrażam sobie na przykład, żeby rząd polski, jakąś firmę, nie wymieniajmy jej nazwy, wszystko uruchamiał, całą administrację, żeby ta firma miała lepiej na całym świecie i na to środki, żeby były. No to jakoś tak pachnie taką mega korupcją. No ale być może tam jest tak w tym państwie, że jest to dozwolone. Natomiast takie naciski na polskich polityków były i przeczuwaliśmy to, że one są. I to później wyszło, prawda, jeśli upubliczniono, prawda, depesze dyplomatyczne ujawnione przez Wikileaks, prawda, czyli ambasady amerykańskie poufne informacje przekazywały i widać jasno, czarno na białym, że tu był lobbing w ten sposób. Panie senatorze, z panem również rozmawiano. No nie sposób nie rozmawiać. Ja jestem akurat członkiem grupy bilateralnej polsko-amerykańskiej, więc współpraca między nami jako parlamentami, czy to Polski, czy to Stanów Zjednoczonych, jest i to widać wyraźnie. Natomiast ambasada w Polsce rzeczywiście kontaktowała się ze mną kilkakrotnie i trudno nie rozmawiać, kiedy przychodzą, proszą o takie spotkania. I rzeczywiście presje takie były wywierane, żeby rzeczywiście rozważyć, żeby w naszym ustawodawstwie się znalazły takie zapisy, gdyż one służą dobrym interesom między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Więc takie działania lobbyingowe były i one dzisiaj może są mniej widoczne, może dzisiaj są już ostrożniejsi, już tak otwarcie tego nie robią, jak robiono to kilka lat temu. I w związku z tym stąd te notatki kilka lat temu, które Wikileaks ujawnił, właśnie potwierdzają, że były rozmowy, naciski. Zresztą był nawet specjalny film nagrany przez TVN, co byłem zaskoczony nawet, gdzie pokazuje na mojej konferencji, gdzie pytanie było właśnie na tym filmie mnie, gdzie kto jest taki. Ja wskazałem nawet osobę, która siedzi na tej sali, pytano potem, dlaczego ta pani tu jest. No to się przyznawała rzeczywiście, że ona tu jest z ambasady, bo ona tutaj pracuje i ona obserwuje, co się dzieje w polskim parlamencie. Więc dzisiaj debaty są później, jawne. Później, jak są debaty jawne, ale tylko to pytanie, dlaczego ona jest ja również tutaj byłem z kamerą na tym posiedzeniu, też przedstawiliśmy naszym widzom relacje z tego posiedzenia, ale z tego, co również wyczytałem później w internecie, na stronach organizacji, które to również promowały, chciały pokazać twarz tej pani i tych osób, które tam były na tej komisji, natomiast te osoby sobie zastrzegły, że sobie nie życzą, nie chcą być
upubliczniane. No nie wiem, ktoś przychodzi na posiedzenie komisji w Senacie i on się boi twarzy odsłonić, to ja tego nie rozumiem. A pan Komorowski mówi, że nie będzie można również na zgromadzeniach publicznych kominiarki zakładać. Lobbing jest dozwolony, tylko trzeba go określić prawem i teraz już w tej chwili przepisy są wyraźnie zaostrzone i za każdym posiedzeniu ja czy moi koledzy otwierając posiedzenie pytamy, kto jest tutaj dzisiaj wpisany w listę lobbingu lub jest lobbystą, który nie jest ujawniony i teraz już od tych dawnych lat zaostrzone są przepisy. Mam nadzieję, że w tej chwili wszyscy muszą się ujawniać, czy są lobbystami, czy nie. Znaczy, powiedzmy jedno, że to jest dość naturalne, tak, że rząd Stanów Zjednoczonych wspiera swoje koncerny. Tylko problem polega na tym, żebyśmy my takiemu lobbingowi nie ulegali, żeby nasz rząd dobrze dbał, panie, o nasze interesy. To jest naturalne, tylko że jeśli czytamy przetłumaczone tutaj, no, przetłumaczone te depesze, no to ja przepraszam, w tym momencie ja to zacytuję. No, to jest tak jak gdyby już opinia o tym. Depesze dyplomatyczne ujawnione przez WikiLeaks wskazują, że amerykańska ambasada w Paryżu doradzała administracji amerykańskiej rozpoczęcie wojny handlowej w stylu militarnym z każdym krajem Unii Europejskiej, który sprzeciwia się uprawom modyfikowanym genetycznie. W odpowiedzi na francuskie moratorium wprowadzone dla upraw GMO w drugiej połowie 2007 roku ambasador USA w Paryżu poprosił administrację w Waszyngtonie o ukaranie Unii Europejskiej, a szczególnie krajów, które nie wspierają upraw GMO. No co to ma znaczyć? Znaczy dokładnie. Panowie, znaczy, przecież powinno. Ja chciałem powiedzieć tak, że Amerykanie, administracja amerykańska wspiera własne koncerny w interesie Stanów Zjednoczonych. Natomiast my powinniśmy dbać o własny interes, prawda? Czyli nie ulegać tym naciskom, ponieważ akurat GMO jest absolutnie dla Polski niekorzystne ze wszystkich względów, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Więc tutaj akurat warto brać przykład, jeśli chodzi o umiejętność wspierania przez rząd własnych interesów, interesów narodowych. Polski rząd niestety tego nie robi i to jest bardzo istotny zarzut. Ja mam tylko takie pytanie, czy jeśli by te akta, teraz bardzo ważne, gdyby to weszło w życie. Ciekawe, czy ja bym mógł to przeczytać, to, co teraz zostało ujawnione. I ciekawe, mogły czy być inna, problemy. Mogły być problemy. Ciekawe, czy inna osoba, która by otrzymała link z taką depeszą i przekazała to swojemu koledze, czy też by nie została ukarana wyłączeniem internetu. Więc myślę, że tutaj ale bardzo sprawie, ważne ja są. Ja dodam że, jeszcze, proszę, jakie to rzeczy wypłynęły. No przecież to jest skandal i zgroza, co to się dzieje. Natomiast proponuję odebrać w tym momencie telefon, tylko bo widz czeka tak. I pan poseł. Prosimy bardzo, kto z nami jest i skąd? Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy. Witamy pani Teresa, prosimy bardzo. Ja usłyszałam wczoraj w mediach taką wypowiedź kobiety pewnej, która stwierdziła, że współczesna telewizja to jest forma. Więc uważam, że nie dajmy się ogłupić z wprowadzeniem GMO w Polsce. I mam przed sobą opakowanie parówek drobiowych, które również jedzą dzieci. I co pisze? Proszę, soja modyfikowana genetycznie, stabilizatory E różnego rodzaju, wzmacniacz smaku, przeciwutleniacz, substancja konserwująca, gluten bardzo szkodliwy na umysł, regulator kwasowości. Jak już się takie dziecko, powiedzmy, naszpikuje tym, to jak ma być naród zdrowy? Jest tyle zachorowań na raka obecnie. I chciałabym pozdrowić panią doktor Lisowską. I uważam, że wprowadzenie uprawy roślin motylkowych to jest bardzo mądra rzecz w Polsce. Bóg zapłać. Dziękuję. Dziękujemy. Bóg zapłać. Panie pośle, proszę. Pewnie tutaj zgadzam się z panią, że powinien być zakaz GMO, upraw genetycznie modyfikowanych. I wrócę do tego tematu poprzedniego. Otóż dlaczego administracja amerykańska tak się denerwuje? Otóż spadła ilość kukurydzy eksportowanej do Europy. I to znacznie. Przez co rząd amerykański musiał dopłacić znaczne kwoty dla producentów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. I dlatego Amerykanie się denerwują, bo ta ilość areału upraw w Stanach Zjednoczonych też spadła, a odbiorcy Unii Europejskiej mówią, nie chcemy w takich ilościach kukurydzy genetycznie modyfikowanej, jak to było do tej pory. I dlatego tutaj, widząc pewne zagrożenie ekonomiczne, rząd amerykański doszedł do wniosku, że no, trzeba coś robić, żeby jednak było i większe spożycie,
i żeby można było eksportować przede wszystkim kukurydzę na rynek europejski. No, tutaj jest tyle takich niejasności, tyle takich skandali, że tutaj w ogóle nawet no, jeśli jakiś polityk o tym chce rozmawiać, to powinien naprawdę ze sobą wziąć kamerę i dwóch świadków, żeby po prostu rozmawiać z takimi przedstawicielami no, koncernów i w ogóle obcych państw. Jeżeli czujemy się tutaj...